Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was na kolejnym live w lesie. Wczoraj daliście mi znać, że będziecie tutaj, dlatego czekam, aż zgromadzicie się. Być może sobie teraz parzycie herbatę, kawę, może przygotowaliście sobie wodę do picia. To ma być taki czas, żebyście się czuli dobrze, swobodnie. Ja zabrałam Was do lasu, a tak naprawdę na polanę tutaj u nas na lotnisku pod górami. O, już mamy 3 osoby, super. Dajcie znać, kochani, w komentarzu, czy widać i słychać. Ja tutaj na razie niczego nie widzę znowu, ale to nie szkodzi. Będę czytała Wasze komentarze później. Ten element jeszcze ogarnę, to jest jeszcze przede mną, żeby się tutaj rozeznać na tym telefonie. Dzisiaj, kochani, spotkanie z książką w lesie, a tak naprawdę z książkami w lesie. Jedna dla takich starszych czytelników, druga dla młodszych, ale jak to jest z dobrymi publikacjami dla dzieci, dorośli na nich także bardzo skorzystają. Zatem przedstawię Wam, pokażę Wam okładkę pierwszej książki. To jest książka Jak być uczonym Michała Kellera. Ci, którzy są bardzo rannymi ptaszkami lub bardzo późno poszli spać i krótko spali, to widzieli w relacji, że ja sobie dzisiaj przygotowywałam fragmenty właśnie z tej książki, którą już czytałam chyba 2 czy 3 razy. Jest bardzo ciekawie napisana. Jest to, kochani, książka, taka niezwykle inspirująca lektura, która zawiera praktyczne rady, jak rozwijać swoje zdolności, jak godzić pracę twórczą z codziennym życiem. Znowu nam się tutaj wplata to codzienne życie, ale także twórczość. Zatem połączenie, które chyba kochamy najbardziej, które jest najbardziej ekscytujące w naszym życiu. Zatem przejdziemy sobie do kolejnych fragmentów. Będziemy sobie robić czasem przerwy na to, aby porozmawiać. Ja niestety znowu nie będę widziała Waszych komentarzy, ale ja je na pewno odczytam po nagraniu, także zaraz po. Także bardzo Was proszę, abyście dali znać, co o tym myślicie. Metodyka pracy to zbiór technicznych recept, jak dobrze pracować. Twórczość, a praca naukowa jest twórczością i bywa niebezpieczna. Gdy stanie się nieokiełznanym żywiołem, może przedwcześnie pochłonąć wszystkie siły życiowe. Wówczas dzieło przeczute, zaledwie zarysowane, zwiędnie, zanim się narodzi, bo zbyt szybko wyczerpały się soki, którymi miało odżywić się przez długie lata. Pozostanie wrak świadczący o klęsce. Taki fragment, który przestrzega nas przed tym, aby tej pracy twórczej, której w szkole nie brakuje, nie ulec za bardzo, bo możemy się w tym zatracić. Teraz coś o ślęczeniu przy biurku. Ślęczenie przy biurku. Punkt ten jest kwintesencją i niejako podsumowaniem innych, o których pisałem wyżej, a także i tych elementów pracy naukowej, które w tym zestawie punktów pominąłem. Oczywiście biurko jest tutaj swoistą metaforą. Może nim być ruchliwe laboratorium lub noga założona na nogę jako podstawka do pisania w trzęsącym się po nierównych torach pociągu. Jak to ma miejsce w chwili, w której piszę te słowa? Tak czy inaczej, naukowiec z prawdziwego zdarzenia lwią część życia musi spędzić przy różnie rozumianym biurku. Jeśli ktoś nie potrafi się na to zdobyć, a pozuje na naukowca, jest tym, kogo zwykle określa się mianem Hochstaplera. Ponieważ ślęczenie przy biurku jest tak ważnym elementem pracy naukowej, choć omówić kilka cech, jakimi winno się ono oznaczać. Przede wszystkim systematyczność w pracy. Są ludzie o różnych charakterach. Jedni pracują od godziny do godziny, inni stosują metodę długiego skoku, po którym następuje okres zwolnienia tempa i koniecznej regeneracji sił. Dajcie znać, jak to u Was wygląda. Czy właśnie lubicie tak sobie podzielić pracę na równomierne kawałki? Czy pracujecie takimi kawałkami długimi, później dosyć taka dłuższa przerwa i później znowu? Jak to wygląda? To mnie zawsze ciekawi.
jak inni pracują i jak sobie to dzielą, cały ten proces. Ale tak czy inaczej, rozumiana systematyczność musi być istotną częścią strategii. Chaos jest jednym z największych wrogów osiągania wyników. Jestem zwolennikiem prawa narastania. To jest mój ulubiony fragment w tej książce. Codziennie 15 minut. Jeżeli inne obowiązki nie pozwalają na więcej, daję około 80 godzin w roku, wliczając nieuniknione opuszczenia. 80 godzin w roku, jeżeli poświęcilibyśmy na to, aby zgłębiać jakąś dziedzinę, albo aby robić po prostu coś takiego niepilnego, ale jakiegoś naszego wielkiego marzenia, jak choćby, nie wiem, pisanie książki, czy może jakiegoś komponowanie utworu, może malowanie obrazu, 15 minut dziennie, czy naukę języka obcego, to daje nam 80 godzin w roku. To jest niesamowicie dużo. To tutaj można być po prostu ekspertem przy takiej pracy samodzielnej, przy tym, że moglibyśmy po prostu być wtedy samoukami i te 80 godzin w roku po prostu dedykować jakiemuś marzeniu, jakiejś dziedzinie. To jest niesamowite. Czyli 15 minut codziennie to ogromna masa czasu. Pracując często, choć po trochu, nie dostrzega się postępu i to może działać destrukcyjnie. Ale wyniki narastają. Można w ten sposób wiele zrobić i wiele się nauczyć. Częścią strategii systematyczności jest wytrwałe trzymanie się raz obranego tematu pracy. Temat winien być wybrany z namysłem, niepochopnie. Ale gdy raz się go wybierze, należy się go trzymać aż do ukończenia pracy lub do wykazania, że problemu nie da się rozwiązać lub że przewyższa on moje obecne możliwości. Życie jest pełne nieuniknionych codziennych spraw. Tego krzątactwa, o którym czytaliśmy na pierwszym live z książką. I jeżeli ktoś nie potrafi tak ich upchać, żeby pomiędzy nimi stworzyć choćby niewielkie, ale odpowiednio częste dziury, które mogłyby stanowić wystarczającą przestrzeń do pracy, to nigdy nie doczeka się dobrych warunków mogących z niego zrobić uczonego. A jeżeli ponadto brakowi tej umiejętności towarzyszy zgorzknienie i pretensje do całego świata, zastawianie przeszkód w sięgnięciu po nobla, to najpewniejszy znak, że ma się do czynienia z człowiekiem, w którego nie warto inwestować. Takie niesamowicie prawdziwe, po prostu prosto w twarz powiedziane, no, że tutaj to tak naprawdę zależy od nas i od takiej umiejętności żonglowania, choć nie jestem zwolenniczką myślenia, że możemy wszystko i że wszystko jest kwestią organizacji, choć kiedyś tak myślałam, żyłam w takim przekonaniu, ale przekonałam się na swoim przykładzie nie tylko, że to są po prostu mrzonki. Kluczem tutaj jest eliminacja. Eliminacja i takie właśnie planowanie swojego życia do wartości i do tego, co kiedyś chcielibyśmy pomyśleć o naszym życiu, o sobie, o tym, co osiągnęliśmy, o naszych marzeniach. No i w tym momencie można na przykład zrezygnować z częstego mycia okien na rzecz malowania obrazu. I to jest coś, co zapamiętamy, a krystalicznie czystych szyb niekoniecznie będziemy pamiętać. W miarę pięcia się po szczeblach drabiny naukowych tytułów zastraszająco wydłuża się czas, jaki musi się przeznaczać na pisanie opinii i wypełnianie rozmaitych formularzy, w sytuacji, gdy nadmiar pracy administracyjnej szczególnie daje się we znaki, można zastosować metodę dwóch stołów. Pracy administracyjnej w zawodzie nauczyciela jest bardzo dużo i tutaj metoda dwóch stołów być może by się przydała. Przy jednym stole, którym najczęściej będzie moje zwyczajne biurko, wykonuję prace administracyjne. Biurko jest zawalone bieżącą korespondencją, dokumentami do podpisania, stertami papieru czekającymi na swoją kolejkę. Niestety telefon, ten największy wróg spokojnej chwili, także bywa częścią biurkowego krajobrazu. Ale gdzieś w rogu pokoju, na uboczu, stoi inny stolik z moją bieżącą pracą naukową. Książki pootwierane w tych miejscach, w których je ostatnio czytałem, zapisana do połowy stronnica i leżący na niej długopis czekają na dalszy ciąg. Wzrok często biegnie ku temu stołowi. Myśli półświadomie błąkają się wokół urwanego w pół zdania akapitu. Gdy znajduję luksus 15 minut dla siebie,
Dopiszę drugą jego połowę. Jeżeli tylko wytrwam w tej strategii, prawo narastania z pewnością zrobi swoje. Nie ma pracy twórczej bez nieustannego uczenia się, w tym także uczenia się organizacji pracy. Bardzo podoba mi się ta metoda dwóch biurek. Nieświadomie stosuję ją od dawna. To znaczy są te biurka zawalone książkami, papierami. Mój mąż, który jest na pewno tutaj obecny na lewie i pewnie mi dawał znać, czy widać, czy słychać, a ja tego nie widzę, poświadczy, że po prostu bajzel jest. Ja twierdzę, że to jest miejsce przygotowane do pracy i tak na czym skończę, to tak to zostawiam, żeby wiedzieć rano, czasami o dzikich porach rano, do czego się mam zabrać od razu, bez zbędnego szukania. I to naprawdę fajnie ułatwia pracę. Jeszcze tutaj przeczytamy sobie dwa fragmenty, trzy takie fragmenciki z tej książki i przejdziemy sobie do kolejnej publikacji. Jestem bardzo ciekawa, jak wasze odczucia, czy podoba wam się ta narracja. Chętnie przeczytałabym komentarze i po prostu żałuję, że ja ich tutaj nie widzę, ale wierzę, że są, że dacie mi znać. Michał Heller, Jak być uczonym. To jest książka, którą kiedyś zobaczyłam na relacji u Angeliki Marii Talagi. Napisała, że no jest zdziwiona tym, jak jest dobra. Niesamowitym walorem książki jest to, że jest ona krótka, jest fajnie wydana w ten sposób, że po prostu są duże przestrzenie wolne od tekstu, więc szybciutko się czyta. Stron 64, także naprawdę to jest tylko na jedno posiedzenie, krótkie, wieczorne, poranne, zależy jak kto lubi. I tu dochodzimy do bardzo ważnego zagadnienia, organizacji wypoczynku. I tę część dedykuję, tę i kolejną, Kasi Dobrowolskiej, która wiem, że tutaj jest lub zobaczy później, bo napisałam jej pod komentarzem, w którym potwierdziła, że czeka na tego live'a, że to będzie coś w jej temacie. Kasia jest fizjoterapeutką, która prowadzi gabinet Reha Expert. Kiedyś była u mnie na live'ie. Pomogła wielu osobom, które skorzystały z jej cudownego prezentu. To jest naprawdę taki fachowiec i człowiek z sercem na dłoni. I dlaczego tutaj o Kasie mówię? Dlatego, że warto obserwować jej relacje na Facebooku czy na Instagramie, w których opowiada o tym, jak my zatrzymujemy w ciele różne emocje, które odkładają się w taki sposób, że odczuwamy po prostu fizyczny ból i taką niemoc, która automatycznie też blokuje taką naszą energię życia, taką naszą zdolność do pracy twórczej i nad czym by warto było popracować. Ona zajmuje się właśnie takim aspektem psychosomatycznym. Powiem wam, że niesamowicie ciekawie o tym opowiada, daje konkretne rozwiązania, które testuje na sobie, między innymi o metodzie oddechu, też coś w temacie relaksacji za chwilę przeczytam wam. Natomiast teraz wracamy tutaj z powrotem do pracy umysłowej. Z pracą umysłową nie wolno przesadzić. System nerwowy jest bardzo delikatną konstrukcją, a praca umysłowa, zwłaszcza tak twórcza jak praca naukowa, szybko go zużywa. Bez koniecznej regeneracji może łatwo dojść do katastrofy. Każdemu twórcy z własnej praktyki dobrze wiadomo, że po przekroczeniu pewnego progu zmęczenia dalsze wyniki stają się bezowocne. Potwierdzam z autopsji i ten fragment tutaj odczytuję także z dedykacją dla siebie. Zaczyna się dreptanie w miejscu lub jeszcze gorsze, zapętlenie się. Pozornie przystępuje się naprzód, by po pewnym czasie stwierdzić, że się cofnęło. Gdy ktoś chce sobie udowodnić, że pomimo zmęczenia ten problem jeszcze dziś rozwiąże, dowodzi tylko, że zapomniał o fizycznym prawie wzrostu entropii. Prawdopodobnie na drugi dzień rano problem nie okaże się wcale taki trudny. Ranek mądrzejszy od wieczora. Problem snu i problem ruchu są ze sobą ściśle związane. Trudności naukowców z zasypianiem są tyleż wynikiem pracy myślowej, która nie chce się zakończyć z chwilą położenia się do łóżka, co i braku fizycznego wysiłku. Różni znawcy dają rozmaite rady. Na przykład co godzina przerwać pracę na 5 minut gimnastyki, o tym też Kasia mówiła na live'ie.
i dawała proste, fajne rozwiązania. Pół dnia w tygodniu poświęcić na pieszą wycieczkę lub inny rodzaj ruchu połączonego z dotlenianiem. To jest to właśnie niepilne, a ważne. Organizować sobie corocznie przynajmniej 3-tygodniowy urlop, podczas którego praca naukowa będzie redukowana do minimum. Nie polecałbym zbyt sztywnego stosowania tych recept. Każdy powinien sam wypraktykować rodzaj i dozowanie czynnego wypoczynku. Jedno jest pewne, nie można tu być zbyt oszczędnym. Czas poświęcony na tego rodzaju odpoczynek zwraca się wielokrotnie w postaci uzyskiwanych wyników. I jeszcze jeden fragment o dyscyplinie myśli. Istnieje jeszcze jeden nieunikniony element strategii naukowej twórczości, ingerujący w wiele jej aspektów i w organizację wypoczynku, i w przeciwdziałanie zdziwaczeniu, i w bezpośrednią pracę przy biurku czy w laboratorium, mianowicie dyscyplina myśli. Bez niej można nie tylko nabawić się dziwactw, zapędzić się w ślepe zaułki marginesów bez wyjścia, lecz także doprowadzić się do stanu naukowego maniactwa lub innych patologii związanych z intensywnym eksploatowaniem swojego systemu nerwowego. Przeżywanie stresów wynikających z niepowodzeń w pracy lub przemęczenia, stany zbliżone do depresji, gdy minie euforia z powodu osiągniętego wyniku, są nie dającymi się uniknąć kosztami własnymi, jakie pociąga za sobą uprawianie nauki. Ale jeżeli nie będzie im towarzyszyć dyscyplina myśli, umiejętność nakazania sobie przestać myśleć lub zacząć myśleć o czymś innym, to koszty te mogą przybrać katastrofalne rozmiary i doprowadzić do bankructwa. Wypoczynek, ruch, dobry sen niewątpliwie pomagają w utrzymaniu dyscypliny myśli, ale same nie załatwią sprawy. Dyscyplina myśli jest sztuką, jest częścią naukowej ascezy i jak każdą ascezę osiąga się tylko wytrwałym ćwiczeniem. O ćwiczeniu dyscypliny myśli, uważności zaraz Wam przeczytam pewien fragment z niesamowicie ciekawej książki, która ostatnio do nas przyszła. Natomiast teraz chciałabym się Was zapytać, który fragment był dla Was szczególnie ważny? I bardzo Was proszę o to, żebyście napisali, czy właśnie to prawo narastania było dla Was cenne, czy ta organizacja pracy przy biurku, czy te fragmenty, no nazwijmy sobie to terminem Coveya o ostrzeniu piły, o tym, żeby zrobić taką przestrzeń w głowie dla twórczości, dla kreatywnych myśli, żeby po prostu tworzyć w takim dobrostanie pod względem fizycznym. Chodzi mi tutaj o taki zregenerowany umysł i ciało i ten ruch. Czy właśnie ta dyscyplina myśli, o której zaraz sobie powiemy więcej. Mianowicie teraz przeniesiemy się do nieco innej publikacji. To jest książka pod tytułem Jesteś kimś wyjątkowym. Relaksacje dla dzieci. Relaksacje dla dzieci. I tutaj, kochani, to jest książka pełna takich pozytywnych afirmacji, wizualizacji i pracy z oddechem. Coś, co bardzo mi się podoba, ale nie wiem jak dla Was, dla mnie tworzenie samodzielnie takich tekstów jest trudne, po prostu tego nie potrafię. I kiedy zobaczyłam tę książkę, przeczytałam jej recenzję, to sobie pomyślałam, że to będzie coś dobrego dla mnie, abym mogła to odczytać Oliwce. Przedwczoraj po raz pierwszy sięgnęłyśmy do tej książki. To jest książka Martyny Brody, wydana przez Mamanię. I powiem Wam, że no, skoro tutaj ją przedstawiam, to jest to książka, z której jestem bardzo zadowolona. Jestem nią zachwycona. Jest pięknie wydana. Pięknie wydana w taki sposób, że najpierw tutaj mamy taki dłuższy tekst, a tutaj mamy taką propozycję, opcja do zasypiania. I to jest książka właśnie po to, aby tak dziecko zrelaksować. Oczywiście nie zawsze tylko moment przed snem jest takim, taką dobrą chwilą do relaksacji, ale jedną z lepszych.
I powiem wam tak, że Oliwia jest dzieckiem, które bardzo długo zasypia, w takim sensie, że dla niej czytanie przed snem to jest rytuał konieczny. Jej się w głowie nie myśli, że ktoś może zasypiać bez czytania po prostu. To jest dla niej nie do pojęcia. I to trwa długo, to trwa długo. I z jednej strony się z tego cieszę, ale z drugiej strony po prostu czasem jest to naprawdę męczące. Kiedy już to trwa tak z półtorej godziny i któraś tam książka dalej, to już po prostu czasami człowiek ma dość. I myślę sobie, czy istnieją jakieś historie takie mało wciągające, piękne, ale mało wciągające, w sensie takim, że po prostu od razu ją przyniosą do tego snu. No i wczoraj, nie wiem, czy to było wynikiem tylko tej historii, czy tego, że się wymęczyła na rowerze, ale tak się stało. Powiem wam, niesamowita rzecz. Przeczytałam tylko tę historię i dziecko zasnęło. To jest po prostu szok. Naprawdę, przy porównaniu do czytania półtorej godziny to jest rewelacja. Zatem przeczytam wam. Dzielne ziarenko. I tutaj jeszcze każde opowiadanie ma taką informację pod spodem, do czego ta historia zachęca. I ta akurat zachęca do działania, pomaga przy zmianach. Także zrelaksujemy się teraz, ale nie zaśniemy, tylko będziemy zmotywowani dzisiaj do pięknego dnia. Wyobraź sobie, że jesteś małym ziarenkiem, ukrytym w miękkiej ziemi. Śpisz spokojnie, głęboko i tak jest ci dobrze. Pewnego dnia czujesz, jakby przez sen, że coś powoli zaczyna się dziać dookoła ciebie. Coś też zaczyna się zmieniać w tobie. Wokół czuć inne zapachy. Robi się coraz cieplej, troszkę jaśniej, jak na to pięknie to zgrało. Inne nasionka mówią, że to wiosna się zbliża, a za nią idą zmiany. Stąpa lekko i wesoło, z rozwianymi włosami i z uśmiechem. Wiosna jest czarująca i wesoła, a gdziekolwiek stanie, tam robi się zielono. Czegokolwiek dotknie, rozkwita. Troszkę niepokoi cię, jak to będzie. Czy warto coś zmieniać, kiedy wszystko jest takie bezpieczne i znane? W końcu ciekawość bierze górę i ty także zaczynasz wyczekiwać, aż wiosna podejdzie do ciebie. Czujesz gotowość na nową, cudowną przygodę i podróż w nieznane. W końcu wiosna dotyka trawy, w której śpisz. Czujesz, jak zaczyna wypełniać cię dobra, wesoła energia. Zaczynasz rosnąć, przedzierasz się przez warstwy ziemi, żeby w końcu wyjść na powietrze i słońce. Rośniesz zieloną, giętką łodyżką ku górze, a na końcu śmiało rozkwitasz jasno-żółtym kwiatem. Wystawiasz swoje nowe listki i płatki do słońca i wypełnia cię radość i duma. Warto było czekać. Jak cudownie było odważyć się na podróż na zewnątrz. Teraz promienie słońca grzeją twoje listki. Kołysze cię delikatny wietrzyk, odżywia cię rosa. Wokoło tyle roślin, kolorów, zapachów. Wszystko jest takie nowe. Wspaniale jest żyć i czuć wiosnę wokół siebie. I tą piękną historią, relaksującą, ale jednak mobilizującą do tego, aby jakieś piękne zmiany dzisiaj zaszły w tym dniu, czego wam z całego serca życzę. Tego, aby przypomniała was radość i wiosna. Tego, że jesteśmy w stanie zrobić bardzo wiele, chociażby przez ten system 15 minut. To niewiele, ale tak naprawdę w skali roku ogrom. Życzę wam wspaniałego, owocnego dnia, pełnego chwil takiej regeneracji, która będzie obfitowała w rozwój, w radość ze zmiany, w twórcze pomysły. Myślmy o tym, że już jest czerwiec, lato blisko, przed nami wakacje, mnóstwo dobrych chwil, dobrych zmian. Mam taki pomysł, abyśmy na czas lata zrezygnowali z czytelniczych czwartków w takiej wersji nagrywanej domowo na rzecz właśnie takich live'ów w lesie. Dajcie mi znać, czy dla was to też jest dobry pomysł. Ja powiem wam, że za każdym razem idę z większą radością tutaj rano, aby się z wami spotkać, z takimi motylami w brzuchu,
Cieszy mnie to jeszcze bardziej niż nagrywanie czytelniczych czwartków, bo po prostu wiem, że tam jesteście i nawet jak teraz komentarzy nie widzę, to ja wiem, że je sobie później odczytam. A pod czytelniczymi czwartkami na YouTubie to z tymi komentarzami jest różnie i czasami się zastanawiam, czy po prostu ktoś to ogląda. Dziękuję Wam za taką informację zwrotną, że chyba dla Was, a przynajmniej dla tych, którzy się do mnie odezwali, taka forma jest też bardziej taka wspierająca, radosna, może taka bardziej osobista. Nawiązujemy, mam wrażenie, dzięki temu jeszcze taką bliższą relację. Ja się też cieszę z tego, że mogę Was tutaj zabrać, bo jak już wiecie, jest to taka monotematyczna ostatnio, ale to jest naprawdę moje takie ukochane miejsce i no tutaj się najlepiej regeneruję i cieszę się, że mogę się z Wami tym podzielić, chociaż w taki sposób. Także ja, kochani, cieszę się, że za moment czytam Wasze komentarze. Dziękuję Wam za to, że byliście. Jeżeli to jest dla Was coś, co jest dla Was takie wspierające i tak się Wam dobrze zaczyna taki dzień, to dajcie znać, że chcielibyście, aby te live'y były kontynuowane, bo jeśli nie, to po prostu będę szukała czegoś innego. Natomiast jeżeli to też jest dla Was coś takiego wzmacniającego i myślicie sobie, że ktoś inny mógłby skorzystać, to proszę Was o to, byście udostępniali to u siebie, by też więcej osób mogło po prostu z nami się spotkać tutaj o poranku przy dobrej literaturze, takiej, która wzmacnia i zmienia to nasze życie. Tak sobie myślę, że zmienia. Także dziękuję Wam, kochani, jeszcze raz. Mam nadzieję, że tutaj to miejsce się Wam także dzisiaj podobało. Ja oczywiście tradycyjnie jestem mokra, ale zaraz to wszystko wyschnie, bo piękne słońce mamy tutaj dzisiaj. Do zobaczenia.